Cześć Boże. Mamy dla Was dwoje to można start. Nie będziemy Wam nic chyba dzisiaj nawet tam przyszło. Jesteśmy tutaj tak, jak zostaliśmy zapowiedzieni, że uczestniczyliśmy w tym roku w łazie pierwszego stopnia, poświęcowanym samej mierze przez Radki Decyzja. Moderatorami byli prowadzący w tej chwili naszą decyzję Wiola i Andrzej Jasisty. Rekolekcje z modlitwą, to bardziej mało atmosfera, natomiast
mamy tutaj głębokie poczucie, że lepszych wakacji mogliśmy sobie wymarzyć i nie zasłużyliśmy na to wszystko, co otrzymaliśmy, tylko jakby miłosierdzie Boże i to, że Duch Święty w tym zdarza swoimi łaskami pozwolił nam, żebyśmy doświadczyli tego, co tam doświadczyliśmy. Oaza. Dlaczego oaza? Tak? My wspomnieliśmy sobie, że mamy zobowiązanie do tego Kościoła, ale my wróciliśmy przekonani głęboko, że to są dary, które musimy się otworzyć. I czym szerzej otwieramy nasze ręce, tym więcej tych darów otrzymujemy. I oaza stała się dla nas miejscem symbolicznym, w którym możemy przyjść, nie tylko napić się z pragnieni, z drogi, z tej pustyni, w której codziennie żyjemy, ale także obmyć twarz i napełnić nasze zapasy na dalszą drogę. I po tych 2 miesiącach już prawie odczuwamy to, że oaza wypełniła nas tą Bożą miłością, że codzienne uczestniczenie w Eucharystii, codzienne nawet spotkania, pochylenie się nad Ewangelią, uczestniczenie we wszystkich sakramentach, odnowienie sakramentu małżeństwa, piękny sakrament, uczestniczenie przed Najświętszym Sakramentem w adoracji, we dwoje, tak? Modlitwa stawiennicza, sakrament pojednania w szczególny sposób razem z nabożeństwem. To są te dary, które powodują, że my nie tylko nasyciliśmy się wtedy, że dzisiejsze nasze życie wypełnione jest tęsknotą. Tęsknotą za Słowem Bożym, tęsknotą za uczestnictwem Ducha Świętego w naszej codzienności. I jeszcze słowo tylko o tym, jak wpłynęło to nie tylko na nas dwoje, ale na naszą rodzinę i wspólnotę. Nasze dzieci po pierwszych kilku dniach, jak zapytaliśmy, czy im się podoba, powiedziały, że fajnie jest, tylko dużo się mówi. Nasza średnia córeczka jest bardzo pobudliwa i tak rozbiegana, jest wspaniałym dzieckiem, ale nie potrafił siedzieć i już dzisiejsza przerwa, jak zauważył się w blisku, była bardzo dużym ciężarem. Ona była cały czas drogą i było trudno. Ale wróciliśmy do tej kolekcji, rozpoczęła szkołę, troszeczkę się uformowała i pierwszy raz to było dla mnie szokujące, że w trakcie wieczornej modlitwy poprosiła pomóc, żeby się jeszcze zdrowa się modlić, bo jej brakowało. W tej wspólnocie dzieci Boży w pięknej diakonii wychowawczej, oni zobaczyli, że świat jest pełen dzieci takich jak on, kochających Boga i chcących uczyć się o Jego dziele w naszym świecie, o Ewangelii, o Duchu Świętym, który otwiera się na każdego z nas. I to jest taki piękny, symboliczny dar, który odczuwamy każdego dnia bardzo wiele i to przekłada się na naszą rzeczywistość. Jeśli chodzi o naszą wspólnotę, no to my to świadectwo przedstawiliśmy na naszym kręgu, staraliśmy się wspomnieć na kręgu rejonowym, zarażaniem innych wokół siebie, tą taką pozytywną energią. I dzisiaj wszystkich Was chcielibyśmy zachęcić do otworzenia się na wszystkie dary, a w sposób szczególny na oazę rodzin, na morale, które są takim szczególnym błogosławieństwem. I to nie przypadek, że ksiądz Blachnicki w swoim jubileuszu na Dniu Duchem Świętym zalecał, aby co roku uczestniczyć w rekolekcjach formacyjnych, które są w stanie napełnić te nasze zbiorniki na tą całoroczną drogę, która jest tak naprawdę przeszkodą, bo na oazie spotkaliśmy ludzi, którzy tak samo jak my wiedzą, dokąd idą i dzięki Ewangelii są w stanie także zrozumieć, jak do tego miejsca trafić, jak trafić do naszego Pana. Ja jeszcze chciałam się zwrócić też do małżeństw, które chcą podjąć taką decyzję, rozważają być może taką decyzję, czy pojechać na oazę rodziny pierwszego stopnia. Pewnie macie w głowie takie wymówki, które my też mieliśmy, czyli że nie dostaniemy urlopu. To nie jest dobry czas, to nie jest możliwe. My z mężem mieliśmy podobne. To znaczy my oboje jesteśmy aktywni zawodowo i też mówiliśmy przez 2 lata, że my nie możemy, bo my nie dostaniemy tego urlopu. To nie ten czas, że kiedyś było łatwiej i tak dalej. Gwarantuję Wam, że jeżeli wybierzecie się na tą oazę, to będzie coś najlepszego, co możecie zrobić dla swojej rodziny. Oaza to był taki czas, kiedy my bardzo dostaliśmy dużo jakby, takich szans, dużo takiej Bożej łaski, żeby po pierwsze pracować nad naszą relacją małżeńską, nad naszą rodziną. To był świetny czas dla naszych dzieci, które również widziały inne rodziny, które są wierzące, które też wchodzą do kościoła i się modlą, wierzą w Pana Boga i są w tym radosne, szczęśliwe,
sytuacji z tym przed kilku lat. Monika nie mogła się zdecydować, miała swoje poglądy, takie przekonanie, że takie jest okazyjne spożywanie alkoholu nie jest niczym złym. Dała się przekonać, a takim decydującym momentem była właśnie godzina świadectw w trakcie oazy. Czyli to był moment przełomowy, nie wcześniejsze jakby konferencje, nie wcześniejsze rozmowy, nie nawet uczestnictwo na dniu wspólnoty, które był przepięknym doświadczeniem, ale właśnie świadectwo. Świadectwo w trakcie którego jeden z naszych współpracy, dzisiaj też tutaj obecny, powiedział, że jadąc na te rekolekcje, pytany, czego się spodziewał, że nie wie, czego się spodziewał, ale wiedział jedno, że nie stąpi do Turcji, jak wyzwolenia człowieka. Ja miałem przyjemność trzymać dłonie na jego głowę, który do niej przystępował. To jest właśnie działanie Ducha Świętego, możemy sobie planować, ale Duch Święty wiele.